O, bo mal. Właśnie trafiłem do takiego miejsca. Byłem szukać CBD i znalazłem. Sing, don't worry, come on. Bad thing, yeah. Cause everything gonna be alright. Znalazłem kolejne miejsce. Reggae klimaty. Pani, z drogi. Tak wygląda mój namiot w nocy. Słyszycie? Ale to chyba nie żaba w sumie. To chyba jakieś inne zwierzę. Tak mi się wydaje. Dzień dobry. Trzeba wstawać. 8:30. Ogarniam się, ale wiecie, co jest fajne? Mimo tego, że spałem w namiocie, to fajnie, że mogę iść się ogarnąć do łazienki. Nie muszę iść się ogarniać, nie wiadomo jak, z butelki na przykład albo coś. Ojej, no. A tak to się spało pod namiotem. Nie, powiem wam, że ten materac to normalny był kamień. Tak twardego materaca to ja nigdy w życiu nigdzie nie miałem. I to patrzcie, to ten materac to nie jest jakiś cienki, to jest gruby materac. A czułem się, jakbym spał na karimacie. Nie wiem dlaczego, ale miesza z tym. Było spoko. Tylko jeszcze było parę razy w nocy obudziło mnie to coś, co takie dźwięki wydawało, co wam pokazywałem przed spaniem. No, bardzo głośne to było, ale spoko. Dobrze się spało. Dzień zaczynam od śniadanka, od treningu. I co dalej, zobaczymy. Popatrzcie, bo tu pisaliście wczoraj, jak się nazywa ten resort. No to macie Sarangea Resort Changdao. Dobra, już kawkę mam zrobioną, czekam na śniadanie. A co pan, też chce śniadanie? Tam ja śniadanko, a to drugi pan. Śmieszne do psy. Dobra, po pysznym śniadanku, które okazało się, że miałem w cenie tutaj, nawet nie wiedziałem, zaczynam trening. Wiecie jak jest, weekend był dość wesoły, nie trenowałem. Także teraz myślę, że tutaj się po prostu dobrze za to wezmę. No co, trening taki jak zwykle praktycznie. Na początku krótka rozgrzewka, coś tam sobie pomacham rękami. Uboksuję, żeby to, jak wiecie, trochę te mięśnie wszystkie fajnie, lekko rozgrzać. Później guma, tak jak zwykle. Zrobię 5 serii. W jednej serii 6 ćwiczeń, 6 może 7. Po 20 powtórzeń. Takie wiecie, ja ogólnie wykonuję treningi ogólnorozwojowe. Tak, co do treningów, wiecie, żeby jakieś mięśnie mieć i tak dalej. Wiadomo, lubię fajnie wyglądać. Ale nie przywiązuję jakiejś niesamowitej jakiej wagi, wiecie, jakbym był jakimś kulturystą, bo wcale mi na tym nie zależy. Tylko po prostu lubię dobrze wyglądać. I tak jeszcze nie jest tak, jakbym chciał. No ale niestety, no wiecie jak jest, w podróży nie da się zrobić zupełnie tego wszystkiego, co normalnie, jak trenuję. Jaki plan na później? Prawdopodobnie jadę do dżungli. Jadę na wodospad, przepraszam. Następnie pojadę na gorące źródła, bo są też tutaj. I pojadę jeszcze na szczyt takiej wielkiej góry. Tam chyba pójdę raczej, nie pojadę. Także to trochę mi zajmie. Ale to jeszcze też nie wiem. No i później będę chciał znaleźć jakąś salkę do Muay Thai. Nie wiem, czy tutaj jest, ale bardzo by mi zależało, żeby zrobić sobie dzisiaj trening na jakichś tarczach z trenerem.
ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Dobra, startuję z moim trenerem. Oczywiście, dziękuję. Grand Game, SFD, Sibiga, Fight Gear. Sorry, musiałem na palcach stanąć. Dziękuję bardzo. I oczywiście dziękuję wszystkim patronom z Patronite, z YouTube'a i z PayPala. Zaczynam. Dron zabrany, mam w plecaku, jadę na odwiedzanie. Myślę, że tutaj ujęcia będą naprawdę... Ale tam się zmarszczka zrobiła. Myślę, że tutaj ujęcia będą naprawdę dobre. O, widzę, że pani mi kask przyniosła jeszcze. Wczoraj nie miałem. Dobra, zbieram się. Po drodze mijałem bardzo dziwną świątynię, dlatego tu wstąpiłem. Nie wiem, o co to wchodzi w tym. Bardzo dziwne. Czy tu mogę wejść na trawę? Tu jest jeszcze jakiś też trochę inny pomnik Buddy niż zwykle. Z kwiatkiem na głowie. Dobra, czekajcie, wiecie co? Przetłumaczę te napisy tajskie. Zaraz może będę wiedział. A wiecie co? To ogólnie pisze, że to jest jakieś 5 zasad. Tutaj pierwsza to pisała, wiecie jak to jest, ten słownik też tłumaczy. To jest ubój, czyli nie wiem, ubój zwierząt, mi się wydaje. Drugie to było kłamstwo. Trzecie, czekajcie, muszę sprawdzić jeszcze raz. Po drugie jedno to było włamanie się. Tutaj trzecie to było złe prowadzenie się. Wiecie, te tłumaczenia są też takie dziwne, ale to pewnie o zachowanie ogólne. Tutaj było złodziejstwo? Jakoś tak? Czy kłamstwo? A, kłamstwo, sorry, tu było kłamstwo. No bo tak, no bo tutaj jest pokazane, jak oni wyrywają języki. A tutaj było, przetłumaczyło, że upijanie się, złe prowadzenie się. Czyli pewnie pijaństwo. Wake up! A tu idzie młody mnich. Ta świątynia dokładnie nazywa się Wat Mathet Thi Chang Dao E Chang Dao Chiang Mai. Tutaj jeszcze od drugiej strony teraz podeszłem i to trochę lepiej widać. Tutaj jak mu leje, tu było to pijaństwo, tu było kłamstwo, jak oni wyrywają te języki. Tu było złe prowadzenie się. Tu włócznią go przebija. I jakieś te atakują. Co jest dość dziwne. Tak mali mnisi. Brawo, pick up. Teraz przypadkiem wjechałem do jakiegoś miejsca, gdzie myślałem, że będą słonie. Pan powiedział, że mogę sobie tu wejść i popatrzeć. O, to oni tu figury przygotowują dopiero. Fajne, fajne. Oh, like this. This figura. Ah, it's army, eh? Wow, beautiful. Oh, like this. Oh. And you will make everything like this here? Wow. Patrzcie, to jest plansza cała przygotowana. Jak to będzie wyglądało wszystko. Żołnierze, tu słonie.
tutaj król albo jakiś ten. I oni to wszystko chcą tutaj zrobić. To pewnie chcą coś zrobić na wzór tego, co gdzieś tam w Japonii chyba, albo w Chinach znaleźli tą armię. Kurde, upadło mi z głowy, jak się teraz nazywało. Wszystko jest tutaj przygotowywane. Ale to musi być roboty. A, Dead will be there, nie? O, takie coś będzie tam zrobione. I po prostu przenoszą projekty na wielkie rzeźby. Patrzcie, tu fajnie. Pan teraz dał mi księgę, żebym się wpisał, że odwiedziłem to miejsce. Także jeśli jakiś Polak tu kiedyś będzie, pozdrowienia, podpiszcie się też tutaj. Fajna sprawa. Przyjechałem właśnie Changdoi Cafe. Changdao. I właśnie widzę, że oni tutaj mają swoją świeżą kawę robioną. Już sobie zamówiłem, ale zaraz wam pokażę szaki czy drzewka. O, patrzcie, tu można kupić świeżą kawkę za 10 batów, czyli za złoty 30 taka paczka. Ale czekaj, o, tu jeszcze jest kawa w środku też. A nie, to cukier. Dobra, idę tam dalej zobaczyć, bo tam są chyba krzaki kawy właśnie. Ja tego nigdy nie widziałem, szczerze mówiąc. Dobra, to niestety nie była kawa. To były drzewka lici. A coś ugryzło. No, ale kawę mają tu na pewno świeżą. Może gdzieś tu mają właśnie pola, ale... No, ale to nie to, co myślałem. Widzieliście w ogóle kiedyś, jak rośnie lici? Patrzcie. Tak dość dużo tego rośnie. Ja na przykład lubię bardzo. Dobra, idę na kawkę, później obiad. Patrzcie, jak ludzie zbierają ryż. Ale to jest ciężka praca, masakra. No a tutaj wszędzie dookoła jeszcze rośnie. Pani, z drogi! No i niestety, jechałem tutaj 40 km. Na internecie było napisane, że jest otwarte. Ale słuchaj, cykady. Dodatkowo pani z hotelu ode mnie, znaczy z resortu, powiedziała też, że jest otwarte, bo ty jej tak powiedział. No ale niestety jest zamknięte. No nic, wracam i jadę szukać innej rozrywki. Widziałem po drodze taką świątynię na szczycie góry, 500 schodów do niej prowadzi. Może tam wstąpię po drodze. Później gorące źródła, jak deszcz nie złapie mnie, bo co chwilę zaczyna padać. Zobaczymy. Dobra, jadę. No i tak zaczęło lać, że musiałem się schować. Oczywiście nie mam peleryny. Super widoki. Patrzcie to. Tu jest głaz wielki. Pomalowany na złoto. Czekajcie. O. Kurde, zastanawiam się, czy mogę tu drona odpalić. Powiem wam, że z drona by to świetnie wyglądało. Znowu lekko oszukałem. Właśnie tutaj na ten pomnik wielkiego Buddy. Aha. Czyli to nie tu. Kurde, bo tu miała być gdzieś trasa 500 schodów.
Ale widzę, że tutaj te schody też nie są gotowe w ogóle. I na pewno ich nie jest 500. Czyli właśnie to miejsce. Ale ogólnie po mnie robi wrażenie wielki. Kurde, zastanawiam się, żeby odpalić tu też drona, ale aż nie wieje. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No i znowu mam jeszcze 11 km do domu i powiem wam, że w ogóle się nie zapowiada, żeby to przeszło bokiem. No i chyba muszę jechać w takim deszczu, no nic nie zrobię. Ale się przed chwilą zdziwiłem. Patrzę, jakaś dziewczyna do mnie macha tutaj na tym w tym miejscu, gdzie jestem, w tym resorcie. Podchodzi, a to taka koleżanka, znajoma taka, która też trenowała w Tiger Muay Thai. Znaczy ona nie trenowała, ona nie boksowała, ona trenowała tam jakiś fitness i tak dalej. Tak dość dobrze wygląda. I ona mówi, że widziała właśnie na mojej relacji, jak to wygląda, i stwierdziła, że też tu przyjedzie, bo byli niedaleko z chłopakiem, byli w Chiang Rai, tam gdzie się wybieram dokładnie za 2 dni. No i po drodze przyjechali. I właśnie teraz zbieramy się, jedziemy razem na gorące źródła, bo wcześniej nie byłem, bo niestety zaczęło padać. Fajnie. Zawsze to jakaś kolejna rozrywka. Tak wyglądają te gorące źródła. Ale śmierdzi. To moja znajoma z Chin, a chłopak z Ameryki. Fuj, jak to wali. Oh, bat. Ooh. Yeah, that bat that I saw in the cage was huge. Bat? Yeah, it's a little baby bat. Dobra, bijamy. Naprawdę jest gorąca. A jak do tej obok, to tam się nawet wejść nie dało. Normalnie był taki wrzątek aż. Chwilę tu posiedzę, później wchodzi się do rzeki, żeby schłodzić, no i powrót znowu. Bardzo zdrowe to jest, ponieważ jak się siedzi ciepło, zimno, bardzo to zdrowo dla skóry i dla mięśni. Ale tak powiem wam, jak śmierdzi ta woda, normalnie tak śmierdzi takim zgniłym jajem, masakra. Podobno to jest zdrowe, tego nie wiem, ale podobno tak jest. O, Bomal! Właśnie trafiłem do takiego miejsca. Byłem szukać CBD i znalazłem.
Sing, don't worry, come on. Bad boy. Yes, everything's gonna be alright. Rest of this morning, smile with the rising sun. Kolejne miejsce, reggae klimaty. Paryka. Ale fajne miejsce. It looks good. Yeah. Well, I want these buses. Ja wiem, że wiecie co jest najlepsze. Że zawsze, nawet na końcu świata. It was okay. Okay, pójdę tak. Actually, I want chunk. My friends want a chunk. What do you want to drink? No, zawsze się znajdzie pozytywnych ludzi. Do tego miejsca, gdzie byłem przed chwilą, jechałem, nie wiem, parę minut przez las, ciemno i tak dalej. Myślałem, że to będzie całkowicie zamknięte. Właśnie tylko domyślałem, że tam może być taki reggae bar, bo widziałem to na Google. No i przyjeżdżam. No i widzieliście, gdzie trafiłem. Super było. Na początku tacy byli troszeczkę wystraszeni, ale później wszystko super. Śpiewali. But for me small. Small chunk. My friend, big, for me small. Okay, big. No, widzieliście. Yes. No, sorry, bo musiałem zamówić. Wiecie jak to jest, chunka też dobrze przyjąć później. Naprawdę było tak pozytywnie. Naprawdę super. Na kolację zielone curry. Guys, you can say hello. How to say in Chinese hello? Ni hao. Ni hao, yeah? Yeah, thank you, cha cha. Cha cha? Xie xie. Xie xie, xie xie. Ah, xie xie. Okay. Down to my bone on the river, and I won't cry out.